Witaj, Rzymuszki, z tej strony Trajor, w kolejnym odcinku z Penny Biggs Breakaway. W ostatnim odcinku zaczęliśmy nowy świat i zawsze sobie zadaję pytanie, czy to już jest koniec, czy to jeszcze coś będzie z tego. No ale raczej nie. Raczej wydaje się, że to będzie dosyć dłuższy świat oraz się wyrenderowały nam... Wow, ale... Okej. Wydaje mi się, że dodali nową mechanikę z kolcami, którą możemy kompletnie ominąć. A nie, tam jest szyba. O wy. Te kolce są na tyle wolne, że dosłownie mogę je szybko ominąć. Okej, czy to jest wyścig? Nie, to jest... To jest coś innego. Ale nie powiem, trochę te kolce są takie wolne, więc... Nawet nie ma problemu. Okej. Monetka. Nie była jakaś mega trudna. Okej, co tam się pingwiny do nas przyczepiają już? Miniemy to. Zgaduję, że... Kolce jednak... Mogą boleć. Więc... Aż tak bardzo nie chcę na nie skakać. Dobra, no. Nowa mechanika. Na razie mi się podoba, że co każdy świat mam jakąś nową mechanikę, co jest nawet ciekawe. Dobra, co tutaj mamy? Okej. Dobra, czyli teraz... Podoba mi się, że możemy to trochę oszukać. Że dosłownie nie skakać po tym, tylko trochę ominąć to i to wszystko. Okej. Dobra, te pingwiny mogą być problemem, kiedy mamy to, ale... Właśnie przeskoczyłem. Przeskoczyłem nasze działko. Okej. Teraz powinno się udać. Dobra, i co teraz mamy? Teraz mamy nasz ulubiony... Nasz ulubiony... Ulepszenie. No jak na razie to jest nasze ulubione ulepszenie, które... O, jednak jest to. Dobra. Czyli może... Możemy dostać damage na tym. Ale to powoduje, że trochę jest wkurzające. Mamy mało życia. Okej. Dobra, te kolce to teraz mogą być problematyczne. Okej. Czy to jest jakiś specjalny poziom, czy... Jest, udało się. Dobra, jak na razie ładnie idzie. Nie zawsze się uda nam zdobyć wszystkie od razu rzeczy. To chyba tylko w pierwszym poziomie się udało nam to zrobić, a tak to nie ma zbytnio... Nie ma zbytnio szczęścia do tego. I pytanie jest takie, co my tutaj mamy zrobić? No, mam tylko lecieć. Jedna z tych fajniejszych, dłuższych sekwencji. I co tutaj? Okej, tutaj musimy... to zdjąć. Może byłoby fajnie, gdyby nie byłoby aż tak utrudnione. Może mogę to zdjąć? W sumie... się zblokowałem. W sumie mógłbym próbować o tak, ale nie, chyba gra przewidziała. Dobra, mamy mało życia, bo te kolce nam szybko zabierają. Dobra, widzieliśmy to. Okej, udało się. Dobra, nie ma problemu. Problem jest to, że mamy mało życia, ale... What the heck? Jeszcze raz dostałem taką mechanikę z tymi... tym prądem, że wcześniej to aż tak bardzo nie było problemu z wodą. O, widzę ciebie po drugiej stronie, miły panie. Co chcesz? Mamy coś tutaj tobie zabrać. Dobra, poczekamy chwilę. I ominiemy te kolce i zrobimy dla niego misję. Chociaż mam mało życia, więc się boję, że mogę mieć problem z tym.
Okej. Co? Oczywiście nie trzeba tego złapać. Prawie było. Kurde. Ostatnio zauważyłem, że często kończy się na tym, że przynajmniej raz musimy umrzeć. Wydaje mi się, że dwa realnie skoki na trampolinie wszystko załatwiają, ale dla pewności już chciałem to wyciągnąć. Zobaczyć, czy to będzie to, co myślę. Czasami wystarczy po prostu, że lekkie pchnięcie do przodu zamiast całej tej... ale wybiliśmy się. Zamiast całej tej... jeżeli chodzi o... już się bałem, że nie dojdziemy. Dobra, udało się zebrać to. I zgaduję, że to będzie przed całym końcem, takim, wiecie, że już za chwilę zobaczymy metę. Okej. Mamy tutaj. ależ sobie kaczuszki zrobiliśmy. Kaczuszki to się nazywa? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Też mi się wydaje, że to kaczuszki. Ale, że tak powiem, nie jestem pewien. Widzę coś po naszej lewej stronie, ale nie wiem, czy to jest coś... Jest tam! Ja się nauczyłem, że zazwyczaj oni chowają to w takich miejscach, typu, że na przykład jest taka ewidentnie dodatkowa trampolina i po co dodać dodatkową trampolinę brać? To zazwyczaj to jest to miejsce, gdzie ukrywają. O nie, znowu tor przeszkód. Dobra, póki to nie jest czasówka, to nie ma problemu. Tutaj w głównej mierze chodzi o to, żeby nie spaść na kolce oraz może jednak spaść na platformę. Dobra. Tak, tak to robię, żeby nie stracić życia po prostu. Dobra, niech to przejdzie. Paliśmy się i teraz... Może z boku to spróbujmy, ale nie, to wtedy będzie jeszcze trudniejsze. Okej. Na fali! Jest! Już nie chciało mi się, że takie, że jak już mamy umierać, to umrzemy. Fajnie. Okej. Bierzemy. I teraz sobie wykorzystamy nieco z tego. Fajny segment ostatni. Szkoda, że aż tak długo mi zajęło wszystko. Prawie było złoto, ale... Okej. I tak nie dostaniemy 3 punktów, bo umarłem. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Okej. Dobra, wszystko dobrze idzie. Okej. No 65 tysięcy to raczej nie dostaniemy. No to nadal dobry wynik, ale nie aż tak bardzo. Okej, co to jest? O, kacenka. To chyba nie boss jeszcze. Chodźcie. Nie, raczej nie, ale... chyba segment ucieczki. Wydaje mi się, że to jest początek. A nie, boss. Co to jest? On Shref Rocku jest? Nie, to sumo. Okej. No i... Dobra, masz za swoje. Mamy go strzelić, dobra. Pingwiny go trzymają. Okej, co to... Ciekawe, czy... Okej, przez przypadek w niego wszedłem. Dobra, na szczęście to nie są te pingwiny, które nas biją, ale dlaczego ja... Dlaczego ja akurat musiałem w to wejść? Dobra, on biją.
O nie, on ma dwie sekwencje? Okej, to jest chyba koniec jego. Tak, tylko gdyby te pingwiny jeszcze nie były tutaj. Okej, masz. Gadałem, że typowo będzie, nie wiem, trzy razy trzeba będzie go tak wziąć. Okej, co? Panie Super Saiyana włączasz, czy co? O Jezu, co to jest? Podoba mi się, że życie dali dosłownie... Dosłownie dali na środku, gdzie gościu lądował. O. Dobra, to może być prostsze, tylko jakby jeszcze się obracał w naszą stronę. Tak, jakbyśmy jeszcze nie spadali do wody. A, ale... ale nie wiem, czy to tak powinno wyglądać, ale okej. Dobra. No śmieszne to było, jak to się nam udało na samym końcu. Straże! Pull the plug on this pipsqueak. Złapcie ją po prostu. A, pull the plug. A, dobra. Wyciągnijcie tam wtyczkę. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa nawet. Plug. Ja wiem, jak po angielsku, ale po polsku? Zobaczcie, zmyło ją. Okej, dobra, było... Bo nawet super. Myślałem, że na tym odcinek zakończę, bo to jest kolejny poziom. I naprawdę czasami się zastanawiam, bo ile jeszcze tego będzie, bo tak wydaje się, że naprawdę ta gra będzie bardzo długa. Dobra, więc był z wami Trachol w Penny Beats Breakaway. No to cześć!